dobry Państwu. To jest zupełnie nowy program na antenie kanału sportowego. Nazwaliśmy go sobie bardzo oryginalnie. Jak kozacy w piłkę grali? Jak grali w piłkę Polacy w latach minionych? Postanowiliśmy, dzięki uprzejmości Polskiego Związku Piłki Nożnej i Telewizji Polskiej, pokazać Państwu fragmenty, szerokie fragmenty meczów, które były ważne, czasem wygrane, czasem przegrane, momentami też zremisowane drużyny narodowej, i przeanalizować to nowoczesnymi systemami do analiz. Czasem te mecze być może odbrązowić, czasami pokazać, że rzeczywiście byliśmy kozakami i dobrze w piłkę graliśmy. A zaczniemy od spotkania dzisiaj, który jest w pewnym sensie kamieniem węgielnym, głazem narzutowym, całą kopalnią odkrywkową tego, co się dzieje w polskiej piłce nożnej, czyli od meczu z 17 października 1973 roku. Meczu na Wembley, meczu Anglia-Polska. Pozwólcie, że przedstawię moich gości, bo dzisiaj ten mecz razem ze mną będą analizować, opowiadać o nim. Człowiek, który pamięta ten mecz prawie że z boiska. Tak jest. Robert Podoliński, TVP Sport. Za chwileczkę, Robert, pytanie do ciebie. Jest i nasz kronikarz. Dzień dobry. Człowiek, który stoi za tym wszystkim, co mogą Państwo oglądać i co jest rzeczywiście fantastyczną rzeczą. Biblioteka PZPN. Jesteś redaktorem naczelnym, Rafał Berski. Redaktorem naczelnym, tak. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Tak, mamy ponad 500 spotkań już w bibliotece. Cały czas ta biblioteka się rozszerza i mam nadzieję, że będzie coraz większa i coraz bardziej obfita. I można tam na przykład obejrzeć całe spotkanie Anglia-Polska na Wembley. Nie całe, bo tam zdaje się jakieś tam brakuje. Paru minut brakuje. Tak. Widocznie jakieś tam były zerwania na łączach. Ale co więcej, Tomku, są też materiały dodatkowe, na przykład wywiad Jana Ciszewski. To daj szansę, to o tym powiemy na końcu, bo to jest gruba rzecz i bardzo, bardzo ciekawa. Robert, umówiliśmy się, że będziesz oglądał te spotkania, te stare mecze reprezentacji Polski. Mecze pomnikowe, bo dzisiaj zaczynamy sobie od Anglia-Polska, później będę miał, mam nadzieję, obejrzymy sobie, takie mamy plany na następne miesiące, Peru-Polska z 82, Igrzyska Olimpijskie z 92 roku. A może mecz Emanuela Olisadebe, którego tutaj koszulkę mam gdzieś tam w okolicach roku 2001, będziemy sobie skakali po epokach. Czy to dla ciebie było wyzwanie? Trema, z dużą ciekawością analizowałeś sobie te mecze, no bo umówmy się, że nie wracamy do nich zbyt często, oglądamy skróty, a najczęściej mamy coś nam się tam w pamięci jarzy z dawnych lat, pewnie lat dziecięcych. No to jest mecz, jak wspominałeś, legenda, mecz przede wszystkim, któremu towarzyszą ogromne emocje, kilku bohaterów, które ten mecz wypromował, i na bazie tego meczu, mam wrażenie, urosła wielka reprezentacja Polski, którą ja już troszkę pamiętam, czyli 82, natomiast mecz absolutnie kultowy, którego ja do momentu rozpoczęcia tego programu nie miałem przyjemności całego obejrzeć. To był pierwszy raz. To też ciekawe się zderzyć z tym, co nam się zostało z czasów dziecięcych. Prawda? Samym pomysłem, nie wiem, ty możliwe, że to pamiętasz. Ja jeszcze grając jako junior, grałem w tym ustawieniu, czyli z ostatnim stoperem. To była dla mnie ciekawa obserwacja odległości, ale to pewnie zobaczymy przy analizie. Mecz absolutnie kultowy. Duża dawka emocji, od tego absolutnie nie uciekniemy. To nie może być mecz rozstrzygany tylko na bazie ustawienia, błędów, zysków, strat. To jest piłka nożna, rządzi się emocjami, a dla nas przy tym meczu emocje są niesamowite. To jest mecz, który uosabia hasło piłka nożna, spać nie można. Ale najpierw, dobra, Bobo, zacznijmy od tego, że umieścimy ten mecz w kontekście historycznym. Pomówmy sobie, jaką siłę stanowiła wtedy reprezentacja Anglii, jaką siłę stanowiła reprezentacja Polski. Jesteśmy rok po Igrzyskach Olimpijskich w Monachium, gdzie wygraliśmy. Ale reprezentację demoludów i tak dalej. Opowiadaj. Tak, no właśnie. Wygraliśmy igrzyska, zdobyliśmy złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium, ale w świecie zachodnim było to uważane za mistrzostwa krajów socjalistycznych. Trochę niesłusznie, dlatego że jak przypomnę, jak wygrywaliśmy w Monachium w 72 roku ze Związkiem Radzieckim i z Węgrami. Związek Radziecki to byli wicemistrzowie Europy. Węgrzy to były czwarty zespół Europy, czyli nie były to słabe zespoły, ale na Zachodzie były to traktowane jako mistrzostwa krajów socjalistycznych. Tak. Ponieważ nie mogli grać zawodowcy w status amatorzy, my pseudoamatorzy, występowali w naszych reprezentacjach krajów socjalistycznych. Natomiast
oficjalni zawodowcy nie mogli w tych igrzyskach grać. Więc tak naprawdę reprezentacja była trochę traktowana nasza z przymrużeniem oka. Oczywiście Dejna w 72 roku zajął 6. miejsce w plebiscycie France Football na najlepszego piłkarza Europy. Nastrzelał mnóstwo bramek na igrzyskach. Był kojarzony. Najbardziej znanym i popularnym piłkarzem na Wyspach był Włodzimierz Lubański, ale Włodzimierz Lubański był znany głównie z tego, z meczów Górnika w europejskich pucharach. Tak jest. Lubański niestety na Wembley nie zagrał. To jest jego faul, jego poważną kontuzję, która zahamowała jego całą karierę, spowodował obecny w tym meczu, tym rewanżowym na Wembley, środkowy obrońca Roy McFarland. No i teraz powiedzmy chwilę o Anglikach, bo Anglicy to była drużyna potężna. Mistrzowie świata z 66 roku. Co prawda już na Wembley nie zagrali ani Gordon Banks, który po poważnym wypadku miał kłopoty ze wzrokiem, nie grał. Czyli już nie było bramkarza, ale był później inny pomnikowy angielski bramkarz, Peter Shilton. Tak. Nie było Bobiego Charltona, nie było Nobiego Stylesa. Kilku zawodników już odpadło, ale to była cały czas bardzo mocna Anglia. To był też ćwierć finalista mistrzostw świata w 70 roku. Z tych mistrzostw świata 66 roku został jeden piłkarz, tylko Martin Peters. Tak. Hunter był w kadrze 22-osobowej, ale nie zagrał ani minuty. Natomiast była to cały czas bardzo silna drużyna. Była to drużyna, która była uważana za zdecydowanego faworyta tej grupy. Natomiast co było ciekawe? Ciekawe było to, że to były tylko trzy zespoły znalazły się w tej grupie i to trzy zespoły o mniej więcej wyrównanej klasie, bo zakładało się, że Anglia jest oczywiście tym faworytem, ale jest jeszcze Walia i Polska i zakładano, że te zespoły mogą sobie odbierać punkty. Że Anglicy, i to się sprawdziło zresztą, bo Anglicy zremisowali na Wembley z Walią 1-1. Tak, pokażmy zresztą sytuację w tej grupie przed meczem na Wembley, bo ona nam bardzo dużo powie. Rzeczywiście to były inne czasy. Dzisiaj mamy czasami grupy 6-7 drużynowe, wtedy raptem trzy zespoły i tylko jedna drużyna wchodziła do Mistrzostw Świata. Mieliśmy za sobą 5 spotkań tej grupy. Polacy tak wyglądali. O, tutaj już pokazujemy Państwu tabelę przed meczem Anglia-Polska. Polacy mieli za sobą przegraną w Walii, wygraną z Walijczykami i przede wszystkim wygraną w Chorzowie z Anglikami 2-0. To było jedyne zwycięstwo Polski nad Anglią. Do tej pory jest jedyne zwycięstwo Polski nad Anglią. Angielska prasa pisała, że trochę Ramsey się zawiódł tam w Chorzowie, bo oni ewidentnie przyjechali na remis 0-0. Oni tam chcieli zagrać na 0-0, natomiast trochę go usprawiedliwiano, że nikt nie spodziewał się, że pamiętajmy fatalny błąd Bobiego Moora przy bramce Lubańskiego. Nikt się nie spodziewał, że tak doświadczony piłkarz, 108 występów w sumie w reprezentacji Anglii, że popełni tak fatalny błąd, który zadecydował o porażce Anglików. Anglicy, od kiedy awansowali na mistrzostwa, od kiedy w ogóle łaskawie zdecydowali się brać udział w Mistrzostwach Świata, bo przed wojną nie byli tacy łaskawi, uważając się za nację ponad wszystkimi innymi nacjami. Od 50 roku nie zdarzyło się, żeby reprezentacja Anglii nie pojechała na wielką imprezę. I to też determinowało ich podejście, bo im się wydawało, że to jest zadekretowane, że Anglia na Mistrzostwa Świata jechać musi. Ja zaraz powiem, co się pisało wtedy w angielskich mediach, co się mówiło w telewizji, co się pisało w angielskiej prasie, ale ty mi powiedz, co się przed tym meczem z Anglikami w ostatnich dniach pisało w Polsce. Przede wszystkim bardzo ważne było to, że my graliśmy jeszcze jeden mecz przed Wembley. 10 października graliśmy z bardzo silną Holandią. Holandia wtedy miała genialny skład. Cruyff, Rensenbrink, Kroll, Neskens. Chociaż jeszcze była przed wielkimi sukcesami 74. Ale to był mecz 10 października w Rotterdamie i Górski w tym meczu wystawił dokładnie taki sam skład, jaki zagrał na Wembley. Czyli nie bał się tego, że któryś z zawodników może doznać kontuzji, ktoś mu wypadnie. Postawił na ten skład. I oni tam zremisowali 1-1. Później we wszystkich wspomnieniach ci piłkarze mówili, że to ich bardzo zmobilizowało, że oni są Holandią potrafią zagrać, zremisować na bardzo gorącym terenie w Rotterdamie i że to było w jakiś sposób dla nich bardzo mobilizujące przed tym meczem. Natomiast po tym meczu wrócili do Polski i wrócili do Rembertowa, tutaj niedaleko, na terenach Akademii Sztabu Generalnego przygotowywali się do tego meczu. Mecz był 10 października z Holandią, oni wrócili w czwartek, piątek, sobota, niedziela, przygotowywali się w Rembertowie do tego meczu. W poniedziałek dopiero wylecieli do Londynu. Górski przede wszystkim zadbał o to, organizacyjnie było bardzo wszystko dobrze przygotowane, ponieważ nawet Jacek Gmoch, który był asystentem Górskiego, zadbał o to, żeby była dokładnie piłka tej marki, która była na Wembley Gray. Mir to bodajże się nazywała marka tej piłki. Tak, bo to chyba brytyjska firma. Zadbał o to, żeby tą piłkę sprowadzić specjalnie. Co więcej, nawet kucharz wyleciał do Londynu w niedzielę, jeszcze przed wylotem kadry, specjalny kucharz, polski kucharz wyleciał do Londynu, żeby dopilnować wszystkich szczegółów, żeby związanych właśnie z wyżywieniem reprezentacji. Oni czas poświęcali oczywiście technice, taktyce, ustawieniu zespołu, ale też trzeba podkreślić jedną ważną rzecz. W sobotę odwiedziło ich trzech najważniejszych ludzi w polskim sporcie. Odwiedziło na zgrupowaniu. To był Bolesław Kapitan, to był szef sportu polskiego. Był Stanisław Nowosielski, to był prezesem Polskiej Federacji Sportu i prezes Jan Maj. Trzech najważniejszych ludzi, to forma mobilizacji. Z takim wsparciem nie może.
ale były też zajęcia takie rozluźniające. Górski miał do wyboru albo iść do Teatru Syrena, albo wziąć udział... W życiu nie pójdę do teatru. Albo wziąć udział w podwieczorku przy mikrofonie. No, radiowa audycja, wtedy bardzo popularna. Tak, prowadził Zenon Wiktorczyk. Może Zenon Wiktorczyk nie jest słabo kojarzony, natomiast jak ktoś oglądał Misia, pamięta, że Rysie to są wszystkie... Wszystkie Rysie to porządne chłopaki. Tak, to on mówił. To był ten aktor, który grał... Musisz sobie odświeżyć tę scenę. Tak. I poszli do tego podwieczorku? Poszli. Oczywiście oni byli bardzo przesądni. Górski twierdził, że to im przyniosło szczęście. Jak byli w czasie audycji podwieczorek przy mikrofonie, byli przed meczem z Bułgarią w 72 roku, przed igrzyskami, wygrali 3-0 ten mecz. Więc on, jako człowiek bardzo przesądny, stwierdził, idziemy tam. I rzeczywiście poszli na ten spektakl, bawili się świetnie na tym podwieczorku przy mikrofonie. W poniedziałek pojechali do Londynu. Wybrali taki mały Queensberry, taki mały hotel. Nie chcieli dużego hotelu, wybrali mały hotel prowadzony przez Polonusa. Hotel położony niedaleko Hyde Parku. I we wtorek mieli trenować na stadionie Chelsea. Okazało się, że przyjeżdżają na ten stadion, okazuje się, że nikt nic nie wie, że Anglicy nie wiedzą, że w ogóle miał być jakiś trening, że coś się miało się tam odbyć, nikt nic nie wie, nie wiadomo, co się dzieje. Szybko załatwili Arsenal. Odbyli ten trening na Arsenalu. Kolejna ciekawa sytuacja była dzień później, już na Wembley. Okazało się, że na Wembley nie można było wtedy wejść w butach piłkarskich, w tych tak zwanych korkach. Organizatorzy stwierdzili, że oszczędzają trawę, że nie mogą wpuścić piłkarzy i że to nie jest tylko specjalnie przez jakaś wojna psychologiczna przed meczem reprezentacji Polski, tylko wszystkie reprezentacje nie mogą wtedy wejść, ponieważ oni tą trawę już szykują na mecz. Czyli padało chyba w ogóle przed meczem. Tak, to było bardzo ciężka. Oni weszli, musieli wejść albo w tenisówka, w trampkach. Nie wszyscy mieli, więc też trzeba było poszukiwanie tego takiego obuwia, ale udało się ten trening przeprowadzić. Natomiast ważne było to, że Górski właściwie nie ograniczał, nie zamykał się przed tymi. Tam miał bardzo duży dostęp Apolonia brytyjska do naszej reprezentacji. Miało to swoje plusy i minusy. Plusem czy też minusem było to, że Polonia brytyjska tłumaczyła wszystkie artykuły piłkarzom i wszystko, co mówili, wszystkie programy telewizyjne. Zaraz o tym opowiem, tak. co się tam wtedy działo. Tak. A histeria była wielka. Mieli dostęp do nich. Co więcej, Dana nawet wspominał, że jak już jechali na mecz 17 października, to nawet siedziałby do niego jakiś Polonus w autokarze, który wiózł reprezentację Polski na stadion. Siedział Polonus i który zagadywał. Dana, który chciał się skoncentrować przed meczem, tak ważnym meczem dla niego, nawet tego nie mógł tego delikwenta chciał się jakoś uciszyć i nie mógł się od tego delikwenta uwolnić. Także nawet brano do autokaru Polonusów. No to były zupełnie inne czasy. A ja teraz wam powiem, co się pisało w angielskiej prasie, co się mówiło w tamtejszej telewizji, bo generalnie Anglicy mieli poczucie i mieli przekonanie, że ze strony Polaków nic im nie grozi. W angielskich gazetach pisano, że to będzie formalność. Wyniki były oczekiwane wyniki, często powtarzane w gazetach, to od 3 do 0, po 5-1, 6-1. Nikt w ogóle nie dopuszczał na myśl, że Anglicy mogą tego nie wygrać. Po meczu zremisowanym, o którym mówisz, z Holandią, Daily Telegraph napisał, że napisał o słabej formie naszej obrony, o niezdecydowanych, nieporadnych obu polskich bramkarzach, którzy wtedy zagrali z Janem Tomaszewskim, o łatwości do dochodzeniu do sytuacji Holendrów. Bardziej zajmowało ich to, czy zagra starzejący się już 32-letni Bobby Moore, nie zagrał ostatecznie, niż Polakami. Daily Mirror napisała, że Anglia musi się rozprawić z bandą barbarzyńców, z dzikusami, z trzecioligowcami, z bandą amatorów i rekrutów. To wszystko są cytaty. To będzie formalność, napisała angielska gazeta po tym, jak jeszcze kilka tygodni wcześniej, bo o tym nie mówiliśmy, Polacy wygrali na Śląskim 3-0 z Walią, ale Anglicy tego samego dnia rozbili na Wembley Austriaków zespołu o podobnej klasie co Polska 7-0. To była niesamowita klęska. I słuchajcie, tak naprawdę jedynym Evening Standard, jeszcze to jest ciekawe, dokonał analizy Polaków po meczu z Holandią i pisał tak: groźnym jest mózg Dana. O nim też pewnie, Robert, będziesz dużo mówił. Inteligentny Ćwikiewicz, twardy Gorgoń, szybki Kasperczak, reszta przeciętna, poniżej przeciętnej Tomaszewski. Tak napisał Evening Standard. Najciekawszą wypowiedź, jaką znalazłem, to Alana Bola. Tutaj zobaczycie sobie fragment tego artykułu. Alan Ball. Właśnie po tym 26 września, kiedy Polska pokonała Walię 3-0, Anglicy, Austriaków 7-0, powiedział w długim wywiadzie tak: a nie mógł Alan Ball, mistrz świata z 66 roku, zagrać w tym spotkaniu, ale był przekonany o tym, że Polacy mają pełne portki i na Wembley przegrają, i to przegrają wysoko. Mówił tak: wyobrażam sobie, jak zepsuła im świętowanie, Polakom, informacja,
że my wygraliśmy 7-0 na Wembley z Austrią. Oni w głębi duszy wiedzą, że w Katowicach, tak powiedział Alan Ball, bo chodziło o mecz w Chorzowie na Śląskim, że w Katowicach nie byli lepsi. Rozmawiałem z Mike'em Englandem. Mike England to był, mimo nazwiska, był Walijczykiem, który grał w tym meczu Polska-Walia 3-0 i mówił mi tak, że to najgorszy mecz, jaki grał w życiu, bo Polacy zamiast w piłkę kopią po nogach. No to już wiecie, czego spodziewać się na Wembley, mówi Alan Ball. Mogę ich zrozumieć, bo w sumie wynik jest dla nich ważniejsza na gra. I tak ważniejszy niż gra. I tak naprawdę jedynym człowiekiem, który miał jakiekolwiek wątpliwości, był znienawidzony przez angielską prasę Sir Alf Ramsey, czyli trener reprezentacji Anglii, trener mistrzów świata z 1966 roku, który powiedział, że Polacy nie będą twardzi do złamania i nawet miał taką ideę, chodziło mu to po głowie, żeby na ten jeden mecz ściągnąć już emerytowanego napastnika reprezentacji Anglii, bohatera finału Mistrzostw Świata z 1966 roku, czyli Hursta, który strzelił 3 bramki w meczu z NRF-em. Myślę, że to też wiązało się z tym, że Ramsey widział ten mecz z Holandią. On był na tym meczu. Mm-hmm. Natomiast ciekawą sytuacją było, tutaj też powinniśmy wspomnieć, że jedna z telewizji angielskich otrzymała kopię z tego meczu z Holandią i powiedziała, że chętnie może się z tą kopią podzielić, żeby zobaczyli, powiedziała do Federacji Angielskiej. I Federacja Angielska zapytała Ramseya. Ramsey powiedział, że on to ten mecz widział, ale zapyta piłkarzy, czy oni chcieliby zobaczyć ten mecz. Oni powiedzieli, że tak sobie. Powiedzieli, że owszem, że nie chcą tego zobaczyć. Oni sobie z Polską poradzą bez oglądania meczu z Holandią. Natomiast Ramsey bardzo ostrożnie się wypowiada przed meczem, że to jednak jest bardzo silny zespół i nie będzie wcale to łatwy mecz. No to słuchajcie, to jeszcze, żeby jeszcze tak doprecyzować, w jakim jesteście kontekście, to był twój pomysł, Robert, więc jeśli chcesz, to ci pozwolę. Mhm. Jak wyglądała ówczesna Polska, co się działo w kraju, w jakich byliśmy sytuacji? No więc słuchaj, ja ci opowiem. Mamy październik 73 roku w Polsce, w Polsce gierkowskiej. Od roku, od kilku miesięcy produkowano Fiaty 126P, bo miał być to sygnał rozwoju motoryzacji na światową skalę. Maluchy w 73 roku kosztowały, wyobraźcie sobie, 69 tysięcy złotych, kiedy średnia pensja to było 3-4 tysiące złotych, więc możemy sobie przeliczyć, ile trzeba było miesięcy, lat zbierać na takiego malucha. Do kin właśnie wszedł Potop Jerzego Hoffmana z Danielem Olbrychskim, chociaż wtedy w 73 roku spekulowano, że była ogólnonarodowa dyskusja, czy przypadkiem Kmicica nie powinien zagrać Stanisław Mikulski, Klos, czy może Władysław Komar, mistrz olimpijski z 72 roku. W maju 73 roku z roboczą wizytą przyjechał do Polski Leonid Breżniew, odznaczył pierwszego sekretarza KC Edwarda Gierka orderem Lenina. W latach 70. orderomania to było coś, nawet ty byś się załapał na jakiś order. To rzeczywiście, order uśmiechu. To rzeczywiście wszystkim dawali. A to był ten przyjazd z tym całusem siarczystym? Myślę, że wiesz, on wielokrotnie przyjeżdżał do Polski, więc nie wykluczono, że i wtedy, i później wielokrotnie całował. A to Erich Honecker, ten z NRD, był, tak lubił się. Tak, w usta. No i wreszcie jedna sportowa informacja. Jerzy Szczakiel w 73 roku, właśnie w tamtych miesiącach, został indywidualnym mistrzem świata na żużlu, na torze w Katowicach. Na Śląskim, w Chorzowie. Otóż to był ten pierwszy tytuł indywidualnego mistrza świata do 2010 roku, kiedy Tomasz Golub też został mistrzem świata, potem wiadomo Bartek Zmarznik. A w telewizji 17 października, nie będę wam już mówił, co wtedy się działo, chociaż program pierwszy nadawane były tylko dwa kanały telewizyjne. Program pierwszy nadawał od 9 do 23, program drugi od 17.05 do 22 w programie pierwszym, między innymi o 18.20 losowanie małego lotka, o godzinie 19.20 rozpoczęła się dobranoc, o godzinie 19.30 dziennik telewizyjny. W dwójce o 17.40 bułgarski film Trzecia od słońca. Bułgarski. To o godzinie 18.45 lekcja języka francuskiego. O 19.20 i o 19.30 wtedy była jeden program, była dobranoc i był dziennik telewizyjny. O godzinie 20.00 w programie drugim rozpoczął się Teatr Sensacji. Sztuka Przyznaje się do winy w reżyserii pana Andrzeja Konica, ale myślę, że tej sztuki, reżysera między innymi Stawki większej niż życie, czyli Klosa, nikt nie oglądał, bo na jedynce od godziny 19.40 rozpoczęła się transmisja wielkiego meczu. 19.45 polskiego czasu, kick-off tego spotkania. I tutaj, drogi Robercie, po meczu ta sztuka powinna chyba pójść w angielskiej telewizji dla tych wszystkich, którzy przyznaje widzieli się do winy, przypominam. I przepraszam, rzeczywiście. Zobaczmy najpierw, Robert, na składy, jak wyglądało ustawienie Polaków i Anglików przed tym meczem, zanim
oddamy tobie głos, bo to będzie główna część tego naszego dzisiejszego spotkania. Zanim jeszcze chyba fajnie, też mam taką opowieść z Wysp Brytyjskich, zwiedzałem stadion Chelsea i tam ten asystent trenera, który mnie oprowadzał, mówił, że słuchaj, tu mieliśmy szatnię dla gości, która była bardzo niewygodna, ale zmieniliśmy to, bo zespół przyjeżdżał, walił głową w ściany i byli na nas wściekli. Ciężko było z nimi wygrać, więc mam wrażenie, że te wszystkie tłumaczenia polonusów wywarły na Polakach bardzo pozytywny efekt wściekłości. To zobaczymy w pierwszym klipie. Jeśli chodzi o składy, wygląda to na ustawienie 4-3-3, 4-4-2 po obu stronach, natomiast Polacy nastawili się na to, że będziemy omijać linię środkową i bezpośrednimi podaniami będziemy szukać naszych trzech ofensywnych, bardzo dynamicznych zawodników. To wtedy, kiedy się zatrzymamy na Kazimierzu Dejnie, bo to jest kluczowa pozycja. On jest generalnie kluczem do tego, żeby gra Polaków była bardzo płynna, żeby miała płynność, żeby przebiegała przez wszystkie formacje. Natomiast na ten mecz, zdając sobie sprawę przede wszystkim z siły linii środkowej Anglików, Kazimierz Górski miał pomysł, żeby tą linię po prostu ominąć. Kilkoma sposobami próbowaliśmy, natomiast widać było, że Anglicy rzeczywiście skupili się na tym, żeby ten nasz pomysł na grę w postaci Kazimierza Dejny bardzo szybko wyeliminować, ale trzeba przyznać, że to był mecz bardzo żywy, bardzo agresywny i to jest mecz, w którym mam wrażenie ogromne decydujące znaczenie miało to, o czym mówiłeś, że spodziewali się Anglicy, że Polacy przyjadą z pełnymi pampersami, wręcz przeciwnie. Nikt nogi nie odstawił. Anglicy zresztą grali w bardzo podobny sposób. Ta kultura gry była może po ich stronie, ale jeżeli charakteryzować zespół Polski, to przyjechało naprawdę 11 bardzo twardych facetów plus genialny dyrygent, który miał pomysł na ten mecz. Szczęścia troszkę oczywiście mieliśmy w piłce, jest to element nieodzowny, natomiast wyszło naprawdę 11 twardych facetów, którzy pokazali Anglikom, że tutaj nikt się nikogo nie przestraszył w tunelu. Widzę kątem oka, że się wyrywasz, to tylko żeby jeszcze coś chcesz powiedzieć przed analizą. Chciałbym do Roberta coś, co było właściwie filozofią Górskiego, ponieważ Górski całą swoją metodę pracy w reprezentacji oparł na dwójkach lub trójkach klubowych. Że on wiedział, że oni są znakomicie przygotowani, znają się z klubów i tak samo było na Wembley. Tomaszewski, Bulzacki, ŁKS. Szymanowski, Musiał, Wisła. Dejnać, Mikiewicz, Gadocha, Legia. Kasperczak, Lato, Tomalski, Stal-Mielec. Czyli właściwie tylko jeden Gorgoń z Górnika Zabrze. Natomiast oni się znają bardzo dobrze z klubów i grali na tych samych pozycjach, na których grali w klubach. Górski nie wydziwiał. Jak ktoś grał na środku obrony, to grał na środku, jak ktoś grał w pomocy, to grał w pomocy. Nie było takich zmian, żeby na przykład Kasperczaka umieszczać na środku obrony, jak było to w 78 roku w Argentynie na przykład. Dokonamy analiz tych starych spotkań reprezentacji bardzo nowoczesnym systemem Genius Coach Video Analysis. Polskie chłopaki, pogramy polski system. Bo gramy z Anglią, prawda? Bo gramy z Anglią w takim razie. Nie wiem, jak to będzie po polsku, ale no to oglądamy dobry program w takim razie. Dobry program. Słuchajcie, składy widzieliśmy. Ja zacząłbym od tego, o czym wspominałem. To przede wszystkim był zespół i to przede wszystkim było 11 ludzi, którzy absolutnie nie klęknęli tam przed nikim, nie zamierzali się nikomu kłaniać, tylko podjęli walkę, twardą walkę. To nie znaczy, że myśmy w tym meczu nie grali w piłkę, ale mam wrażenie, że każda kolejna akcja, każdy agresywny, wślizgi odbiór piłki przez polski zespół budował ten zespół. Takim przykładem i dla mnie wyznacznikiem tej jakości gry obronnej, tego poświęcenia, tu jest kapitalny obrazek, a szkoda, nie widzimy wcześniej, analizowaliśmy tutaj z chłopakami, taka akcja po wylosowaniu stron boiska, jak mogliśmy zmierzyć tempo biegu fotoreporterów za naszą bramkę. Nikt absolutnie z fotoreporterów nie biegł za bramkę angielską, no ale troszkę tam Polacy zawodnikami angielskimi fotoreporterów sponiewierali. Bardzo agresywnie, bardzo twardo do końca. Za chwilę pokażemy zawodnika, który chyba był kluczowy w tym elemencie. Żeby nie było, że to tylko my graliśmy ostro po stronie Anglików, identyczna agresja, identyczna walka o piłkę, naprawdę spotkali się godni siebie rywale i to chyba było coś, co charakteryzowało tą drużynę i coś, co zawsze pięknie podkreśla pan Jan Tomaszewski. To było 11 piłkarzy, których on absolutnie nie wyróżnia, chociaż ja takich bohaterów wskazałem w każdej formacji, natomiast pan Kazimierz Górski był chyba tym, kto potrafił w tą grupę tchnąć tego ducha walki i zaszczepić w nich to. No wyszli naprawdę pewni siebie. Zresztą Rafał wspominał, to jest zespół z sukcesami. Tak, to nie jest zespół ludzi, którzy się widzieli pierwszy raz na boisku. Jeśli chodzi o ten element i aspekt walki, ubezpieczania tego przedpola przed Janem Tomaszewskim, taką postacią jest dla mnie Jerzy Gorgoń. Człowiek, który
był wszędzie tam, gdzie zaczynało się palić. Czasem troszkę dokładał do tego ogniska. Muszę ci powiedzieć, że nie wiem, może miał dwie nieudane gdzieś interwencje w środku boiska, ale coś, tyle jeżeli byłaby udanych... książka udany w Ślisk, sposób gry w Ślizgiem, to pan Jerzy Gorgoń jest absolutnie na okładce, czy z Wembley, czy nie. Doskonałe. Zobacz, tym się różniła tamta piłka, Jerzy Gorgoń wybijający z piątki. To było z piątki, ale też to były czasy, kiedy można było podać do bramkarza i pan Janek Tomaszewski mógł sobie piłkę utrzymać. Takich interwencji wydawać by się mogło bardzo agresywnych, ale czystych. Och, to jest jeden faul. To jest jeden faul, błąd po swoim przyjęciu. Natomiast tego typu interwencji, gdzie zabezpieczał naszą bramkę przed strzałami i asekuruje w ten sposób naszego bramkarza, było mnóstwo. Widzieliśmy, jak wiele poświęcenia ten mecz Jerzego Gorgonia kosztował. Podkreślmy, to są wszystko interwencje celne. Niewiele po tym może działo się pod bramką rywala, ale robota ostatniego obrońcy, bo to za chwilę zobaczymy jeszcze w zbliżeniach, w jaki sposób wtedy wyglądała gra ostatniego obrońcy. Mieliśmy na rysunku 4-4-2, natomiast Jerzy Gorgoń był kilka, często kilkanaście metrów za dwoma obrońcami kryjącymi. Graliśmy w rąbie ze stoperem, z forstoperem, z wahadłowymi. U Anglików wyglądało to nieco bardziej płasko, natomiast to nie były jeszcze czasy obrony strefowej, o której tyle mówimy. Natomiast zasady poruszania się w obronie były dokładnie takie same. Jeżeli piłka znajdowała się w strefie Jerzego Gorgonia, on starał się generalnie miejsca od światła bramki nie opuszczać, tam był takim naszym strażakiem, to dokładnie tak samo wyglądało jak w tej chwili. Odległości zdecydowanie większe, ta gra w tej chwili bardziej kompaktowa, tam zobaczylibyśmy odległość, siłą rzeczy, jeżeli Jerzy Gorgoń wykopuje piłkę z piątego metra, to te odległości są większe. Kolejna rzecz to sposób gry polskiego zespołu po wyprowadzeniu od Jana Tomaszewskiego i koncentracja na Kazimierzu Dejnie, szczególnie w początkowej fazie meczu. Nie było sytuacji, kiedy jeden z napastników angielskich nie wracał. Chcieliśmy ominąć linię środkową i doprowadzić do sytuacji. Pan Kazimierz Górski miał taki plan, żebyśmy jak najszybciej po ominięciu linii środkowej doprowadzali do sytuacji 2-2, 3-3. Mieliśmy problem, jeśli chodzi o wyprowadzenie od bramki. Próbowaliśmy bokami boiska, nie pchaliśmy się w środek. Tam Kazimierz Dejna był odcinany. Zresztą trzeba przyznać, że jeśli chodzi o ustawienie i grę defensywną Anglików, duża klasa w asekuracji, duża klasa w ustawieniu. Mieliśmy, im dłużej ten mecz trwał, mniej więcej od 20 minuty, mieliśmy do tego okazję, ale potrafiliśmy też wychodzić spod tego pressingu, jak widzimy, spokojną grą. Identyczna akcja, identyczny obrazek. Szóstka Anglików, czyli dwójka napastników, czwórka w linii środkowej. My za ich plecami mieliśmy już sytuację 3-3, czasem 2-2. Brakowało celnego podania i zebrania drugiej piłki, ale zobaczmy, nie było to łatwe. Żaden z naszych środkowych pomocników nie był bliżej naszych napastników niż cała czwórka Anglików. Dobrze pracowali, do 20 minuty mieliśmy z tym problem. Później tego miejsca, tak jak w tej chwili, było nieco więcej. I takich akcji przeprowadziliśmy kilka. Ominęliśmy bezpośrednim podaniem do środkowego pomocnika i zobaczmy, co Kazimierz Górski chciał w tym meczu osiągnąć. Mieliśmy bardzo dobrze biegających trzech ofensywnych piłkarzy. Ich obsługiwać miał przede wszystkim Kazimierz Dejna takimi podaniami, wcinkami byśmy to teraz określili. Nie szukaliśmy driblingu, może jedna, dwie akcje Kazimierza Dejny z ominięciem Anglików. Ale udane, bardzo takie udane. Natomiast mało swobody miał nasz lider. Tutaj szukaliśmy tego typu sytuacji. Trzeba oddać również Anglikom, że neutralizowali naszych dynamicznych zawodników. Kolejna akcja, bardzo szybko omijamy strefę środkową, ale to była akcja, których szukaliśmy. Zobaczmy, 10-11 sekund potrzebowali zawodnicy polscy od wykopu piłki od bramkarza do znalezienia się w polu karnym rywala. Ten czas aktualnie w futbolu jest bardzo zbliżony, więc nie wyobrażajmy sobie, że tam to panowie starsi grali w piłkę i słabo biegali, wręcz przeciwnie. Mimo tych odległości to były bardzo dynamiczne spotkania. Przestrzeń między stoperami była duża, tego miejsca do przebiegnięcia dla pomocników więcej. Natomiast to wszystko wymagało ogromnej dyscypliny i możliwości motorycznych. Kolejna sytuacja Polaków. 84. minuta. Tego miejsca zrobiło się naprawdę dużo. Anglicy musieli zaryzykować. Takich sytuacji mieliśmy kilka. Zresztą zobaczymy na końcu bramkę, którą zdobył polski zespół. Przynajmniej dwie bardzo podobne sytuacje po odbiorze piłki w środkowej strefie. Kolejny sposób, jaki mieliśmy i czego musieliśmy się wystrzegać, to straty w tym miejscu. Udało nam się utrzymać piłkę i znowu Anglicy bardzo blisko siebie. Tutaj już nie było kombinowania, rzadko wycofywaliśmy. Jeżeli wycofywaliśmy, to również długim podaniem chcieliśmy grać do przodu. Tu zobaczymy, nie będzie za chwilę żadnej zabawy, albo podanie do Jana Tomaszewskiego i pomysł na ominięcie linii środkowej. Oprócz podań do Kazimierza Dejny, bezpośrednie kopnięcie do naszej trójki ofensywnej. Mieliśmy z tym problem.
Tutaj kolejny raz próbujemy zagrać bezpośrednio długie podanie do naszych napastników. Zobaczmy, dwóch na dwóch w centralnej strefie boiska. Tego szukaliśmy, ale po raz kolejny mieliśmy problem z tymi pojedynkami w powietrzu z Anglikami. Trzeba im to oddać. Znowu po każdym cofnięciu piłki sytuacja, gdzie byliśmy w przewadze i w środkowej strefie boiska. Nie szukaliśmy boków, ale po wznowieniu bezpośrednio chcieliśmy być blisko bramki. Po raz kolejny Jan Tomaszewski bardzo często to robił. Mieliśmy problem z wygraniem tych pojedynków, ale jeżeli już wygrywaliśmy, to naprawdę bylibyśmy w bardzo dobrej sytuacji. Myślę, że pomysł na Anglików doskonały. Oddajmy rywalom, że byli na to również przygotowani. Jeden na jeden, często mieliśmy sytuację trzech na trzech. Sporo tego typu wykopów, ale zyskiwaliśmy do tego cenne sekundy, bo naprawdę w defensywie bardzo dużo ten zespół się napracował. Anglicy zresztą, zobaczymy w dobrych akcjach Anglików, szukali podobnych rozwiązań. Scharakteryzujemy ten futbol angielski. To była wysoka kultura gry w piłkę nożną. Natomiast jeśli chodzi o finalizację, już tak różowo nie było. Po raz kolejny sytuacja i zobaczmy, jak bardzo jest to podobna akcja do sytuacji, w której Domarski zdobył bramkę. Znowu dwójka stoperów zabrana przez Kazimierza Dejnę. Możliwość zagrania za plecy, podania prostopadłego w pole karne. Szkoda, że zabrakło, mogliśmy spokojnie ten niepewna mecz. Niepewna interwencja Shiltona, prawda? Tak, to charakteryzuje go. Tak. Jak mówił Jan Tomaszewski, on mu się nie dziwi, bo mógł zmarznąć wcześniej troszeczkę. Natomiast co do bohatera po naszej stronie, takich zastrzeżeń nie było. Stałych fragmentów sporo. Wyjście Tomaszewskiego, to jest już w ogóle tak ostatnia sytuacja w meczu. Ale zobaczmy, mówimy, jak bardzo futbol się zmienił. Pamiętamy ostatnie lata. Wielu piłkarzy w lidze angielskiej bezpośrednie wyrzuty z autu w światło bramki. Niewiele się zmieniło. Jeżeli ktoś ma ten atut, to przez 40 kilka lat jest dokładnie to samo. Anglicy używali tego oręża w tym meczu. Bardzo długie wyrzuty piłki z autu, duża liczba stałych fragmentów. Ale muszę ci powiedzieć, właśnie bardzo duża liczba stałych fragmentów gry. My to na pewno też sobie pokażemy, tak, bo tam tych rzutów rozlepili ponad 20. Tak. Grali je w sposób Anglicy bardzo czytelny i przewidujący. Zawsze jeden zawodnik, to taki blond włosy, długowłosy Curry, podchodził do piłki, prawonożny gracz, czy z jednego narożnika, wtedy bił piłkę dochodzącą, czy z drugiego narożnika, tego lewego narożnika Tomaszewskiego, wtedy była za każdym razem piłka odchodząca. Tomaszewski już do tego stopnia wiedział, że znowu Curry i znowu będzie wrzuta odchodząca, że on już, to było śmieszne, bo on stawał poza światłem bramki bardzo wysoko. Natomiast to też w przypadku Anglików wcale nie było takie bezmyślne. Tam był Jerzy Gorgoń. No to był człowiek, który wygrywał wszystko. Tam nie było zagrożenia, nawet nie podbiegali, bo w powietrzu czuliśmy się naprawdę w świetle bramki bardzo pewnie. Próbowali nie tylko grać podania odchodzące, ale często po wycofaniu wstrzeliwać piłkę za naszego stopera. Z tym mieliśmy nieco problemów, ale no jakoś się z tego drapaliśmy. Szczęścia potrzebowaliśmy. No i do tego naprawdę pokazywaliśmy go wcześniej. Kapitalny Jerzy Gorgoń. Wszędzie tam, gdzie mogliśmy mieć jakiekolwiek zagrożenie. Ja tylko pozwól, że a propos tego Gorgonia, widzieliśmy jego jeden nieudany wślizg w środkowej strefie, kiedy piłka mu odskoczyła, on próbował ratować sytuację, no zrobił wślizg, który dzisiaj prawdopodobnie przyważę, mógłby się skończyć różnie, to tak, w ramach odbrązawiania rzeczywistości. Natomiast nie, to była taka jedna... Innych realiów, nie odbrązawiania, tylko innych realiów. No, dobrze, niech tak będzie. Natomiast bardzo mi się spodobał komentarz, bo oglądałem mecz cały na bibliotece PZPN, tam jest komentarz pana Jana Ciszewskiego w momencie, kiedy fauluje i dostaje żółtą kartkę Bulzacki. Nasz drugi obrońca, to się gdzieś zdarzyło na początku spotkania. Nie graliśmy jakoś przesadnie ostro, Anglicy się tego obawiali, nie graliśmy ostro. Graliśmy twardo, tak jak oni, oczywiście. Tak jak Anglicy. Natomiast fajny był ten komentarz pana Jana Ciszewskiego, bo on powiedział tam mniej więcej tak. Ramię w ramię, łokieć w łokieć, ale żółtą kartką ukarany Bulzacki, podczas gdy tam poszła taka kosa. Wiecie co, ale zwróćcie uwagę tylko, jacy ludzie wtedy grali w piłkę. To byli ludzie cali w błocie, nikt nie płakał, nikt nie piszczał, nie było łapania się za twarze. W ogóle nie było dyskusji z sędzią. Nie ma żadnej dyskusji, nie ma VAR-u. Wyszli faceci zagrać twardy, dobry mecz. Mam wrażenie, że u nas mielibyśmy tych chłopaków w tatuażach już zapłakanych, opatrywanych. Dwóch wyglądałbym jak mumie pewnie, połamani. Mielibyśmy już w lodzie ich leżących 80 lekarzy. No taki powrót troszkę do prawdziwej piłki nożnej, to się czasem przyjemnie ogląda. Od tych wszystkich płaczących, twardzieli boiskowych, którzy wiedzą, że i tak sędzia ich rozdzieli. No kurczę, twardy mecz, ręka podana po faulu, dużo jazdy na...
Na tyłkach. Na tyłkach. Powiedzmy sobie szczerze i wprost. Z tą dyskusją z sędzim nie byłoby tak łatwo, ponieważ Górski uprzedzał, że Vital Loro nie lubi dyskusji, że tylko rozmawia z kapitanem, nie toleruje żadnych nerwowych ruchów i żadnych dyskusji z sędzią. Więc Górski uprzedzał o tym. Mieli też rozpracowanego sędziego. Zresztą Vital Loro był jednym z najlepszych w ogóle sędziów w latach 70. Były w polskiej prasie takie podstawy, czy on podoła, czy on będzie rzeczywiście obiektywnie sędziował ten mecz. Tam właściwie była jedna sytuacja wątpliwa, czyli ten rzut karny, czy to było przed. Pewnie. I czerwona kartka. Czy to było. Natomiast rzeczywiście sprostał zadaniu, ale Vital Loro był jednym z najlepszych, jak nie najlepszym sędzią lat 70. Więc udźwignął presję rzeczywiście. Natomiast on przed samym meczem też Vital Loro przyszedł do szatni obu zespołów i też powiedział, że nie toleruje żadnych rozmów ze sobą, tylko kapitan ma prawo z nim rozmawiać. Nikt inny. Od razu powiedział, kto tu rządzi. Pokazał, kto tu rządzi w tym meczu. Ja widziałem, że tam raz Adam musiał próbował z nim dyskutować, ale próbował dyskutować po polsku. Mógł nie zrozumieć. Ale przy karnym dla Anglików cały nasz zespół bardzo mocno gestykulował. Tak jest. Bardzo mocno ruszyliśmy do arbitra. Wszyscy byli zdziwieni. Mm-hmm. Chyba oprócz Jana Tomaszewskiego. Tak, oprócz Jana Tomaszewskiego. Natomiast wszyscy pozostali byli bardzo zdziwieni. Wracamy? Mieliśmy ślizgi, mieliśmy twardą grę Polaków i dla mnie bohatera, czyli Jerzego Gorgonia, ale oddam wszystkim pozostałym. Naprawdę twardy, świetny zespół. Sposób gry Polaków, nie trzeba być geniuszem. Trener Anglików przeczytał to już dawno. Czy oglądali mecz z Holandią, czy nie? Kazimierz Dejna. Doskakiwał, człowiek, grał w środkowej strefie, grał Colin Bell, ten jeden z tych błąd włosych. Doskakiwał do Dejny bardzo często. Zwróciliśmy uwagę też, dlaczego tak ciężko miał Kazimierz Dejna w tym meczu. Nie był tylko za niego odpowiedzialny jeden Anglik, ale w momencie przyjęcia piłki przez naszego lidera momentalnie za zadanie wracać, zanim miał jeden z napastników. Był problem, natomiast nasz zawodnik radził sobie świetnie. I zobaczmy, jeżeli nie od Jana Tomaszewskiego, czy od Jerzego Gorgonia, to Kazimierz Dejna szukał bezpośrednio takich podań, zobaczmy, za całą linię pomocy zespołu angielskiego. Oni skupieni byli od razu na tym ataku na Kazimierza Dejnę. Zresztą jak obejrzymy całe to spotkanie, to z bocznej strefy boiska do Kazimierza Dejny bardzo niewiele tych podań trafiło. Raczej była to strata Anglików albo podanie od któregoś z naszych środkowych obrońców. To jeden z tych dryblingów, na który bardzo uważali Anglicy, ale zobaczmy też, jak wiele uwagi poświęcali naszemu kapitanowi. Nie było praktycznie sytuacji, w której nie byłby podwajany. Tak. Te straty Kazimierzowi Dejnie oczywiście się zdarzały. To nie był jego może najlepszy występ, natomiast widać było, jeżeli tylko ma troszkę swobody, jak groźny to jest zawodnik, jak moim zdaniem również przerastał całą środkową linię, jeśli chodzi o umiejętności. Nawet z tej odległości widać, że on ma wielki spokój i w poruszaniu się, tak, on ma zawsze czas. Nie wiem, czy się zgodzisz, pokutuje taki mit, że tam było mnóstwo miejsca, dużo czasu, mógł usiąść na krzesełku. Absolutnie nie, nic bardziej mylnego. Te odległości między stoperami były duże, natomiast jeśli chodzi o pracę w środkowej strefie boiska, tam naprawdę często nie było czym pooddychać i miał tych Anglików zaraz obok siebie. Zwróćmy uwagę, wszystko co trafia do Kazimierza Dejny jest albo po odbiorze, albo ze środkowej strefy. Te boczne strefy Anglicy momentalnie odcinali nam od podania do środka. I myślę, że z punktu widzenia taktycznego, teraz zachwycamy się, że tyle taktyki jest w tym wszystkim, to był mecz wygrany również i przez Kazimierza Górskiego, jeśli chodzi o pomysł na grę, ale Anglicy, trzeba przyznać, również jakąś receptę na polski zespół mieli, bo wiedzieli, kto uruchamia te szybkie ataki, wiedzieli, z którego miejsca grozi im kłopot. Pokażemy sobie teraz, jak wyglądał, policzyliśmy osobno, wzięliśmy pod lupę Kazimierza Dejnę właśnie, policzyliśmy, jak grał, z kim grał w pierwszej połowie, z kim grał w drugiej połowie, od kogo dostawał piłki i tak dalej, i tak dalej. Miał w pierwszej połowie w sumie 33 kontakty z piłką, 21 celnych podań, 10 jednak niecelnych, bo jak mówimy, ten pressing był na nim niemal natychmiastowy. Te niecelne wiązały się często ze stratami piłki. Dwa udane dryblingi w pierwszej części spotkania, dwie straty, cztery przejęcia i dwa gdzieś wybicia. Tak to wyglądało w pierwszej połowie, w drugiej części meczu, bo w polskiej drużynie, jeszcze podkreślmy, nie było ani jednej zmiany. Wtedy były dopuszczane dwie zmiany w meczu. Polacy nie dokonali ani jednej. W drugiej części spotkania miał już tylko 15 kontaktów z piłką. Był taki moment, ale tak naprawdę chyba Robert gdzieś od, ja wiem, 82, 3 minuty, kiedy my już zaczęliśmy grać, no mówiąc znów, pupami w polu karnym. Ale wcześniej... Tak było, ale broniliśmy wynik, to jest jak najbardziej uzasadnione. Natomiast pierwsza połowa od 20 minuty, to było bardzo wyrównane spotkanie. Tak. To był mecz, w którym te przestrzenie zrobiły się większe. Początek meczu Anglików kosztował wiele i tej swobody od 20 minuty w tym meczu Kazimierz Dejna miał zdecydowanie najwięcej. To była ta jedna dobra akcja z dryblingiem, kilka celnych podań, stworzenie sytuacji 2-2. Druga połowa to było zaangażowanie się już i poświęcenie tego geniuszu Kazimierza Dejny, bo tak go z przyjemnością możemy nazwać, dla dobra zespołu i odebrania piłki
w każdym szybkim ataku Kazimierz Dejna jednak uczestniczył. Mniej kontaktów, ale były bardzo treściwe i każdym zaczynaliśmy jakiś dobry atak. Spojrzymy teraz na grę Anglików, jak oni przygotowywali swoje ataki? Tak, stałych fragmentów jakoś nie rozstrzygaliśmy, powiedziałaś tak naprawdę wszystko, natomiast bazowali na tej agresywnej i dobrej grze środkowej linii. Chcieli absolutnie zdominować tą strefę, my chcieliśmy ją omijać, nie zawsze nam się to udawało, natomiast u Anglików duża kultura gry. Szukali podań również mijających naszą środkową strefę. Niewiele było takich obrazków, gdzie te przestrzenie były tak duże jak w tej chwili, ale zobaczmy, nawet będąc w bocznej strefie boiska, Anglicy szukają dośrodkowań. Tam nie ma decyzji o tym, żeby grać jeden na jednego, raczej do linii końcowej, próba dośrodkowania, wycofana piłka. Trzeba przyznać, że w momentach, kiedy nie było tam Jerzego Gorgonia, często się paliło. Było bardzo niebezpiecznie. Na szczęście był Jan Tomaszewski, ale zobaczmy, nawet w momencie podania dwóch na jednego przeciwko naszemu stoperowi, więc postanowiliśmy raczej niwelować kłopoty niż później gasić pożar przed bramką. Zobaczmy kolejny raz. Próba wstrzelenia piłki tutaj sygnalizują mocno, co chcą grać i kogo chcą ominąć. Często widzimy to w aktualnych nawet sposobach rozgrywania z tego fragmentu. Niewiele się zmieniło. Wykorzystują skupienie na tej przestrzeni bezpośrednio przed bramką polskiego zespołu. Omijają całą strefę, bo tak trzeba nazwać to krycie. I zobaczmy, że są bliżej naszej bramki niż każdy z naszych obrońców. To był słupek Chanona. To była fantastyczna sytuacja. Takich sytuacji Anglicy szukali. Nawet po wycofanej piłce te podania były bezpośrednio między naszych stoperów a Jana Tomaszewskiego. Tych dośrodkowań zresztą bardzo dużo, no ale umówmy się, wiele finezji w tym nie było, dość dobrze sobie z tym radziliśmy, a nawet jeśli mieliśmy problemy i Anglicy oddawali strzały na bramkę, no to za plecami Jan Tomaszewski. Zobaczmy, że żadnej próby rozegrania krótkimi podaniami w świetle bramki, żadnej próby kombinacji ataku bezpośrednio na 20-30 metrze. Tego Anglicy nie szukali. To praktycznie kończyło się 40-30 metrów od naszej bramki, bezpośrednie podanie w boczną strefę boiska i cały czas ten dośrodkowanie. W końcu słuchaj, w tamtych latach i przez następnych 20 mówiło się angielska piłka. No, czyli wiąże się to z pewnym kryzysem angielskiego futbolu i taką jednowymiarowością, jeśli chodzi o atakowanie. To byli naprawdę świetnie wyszkoleni piłkarze, ale no tak jak tutaj, to jest 30 metr. Nie ma próby zagrania krótkimi podaniami, a było kilka reprezentacji, które wymieniliście, które już grały tak w piłkę. Zresztą Polacy na następnej wielkiej imprezie również tego typu akcje rozgrywali. Anglicy troszkę jednowymiarowo, zresztą pan Jan Tomaszewski poczuł się na tyle pewnie przy tych dośrodkowaniach, że naprawdę całe pole karne zdominował. Czasem szczęśliwie, czasem bardzo pewnie i tutaj pewnie przejdziemy do bohatera. Tak, ale jeszcze wcześniej, skoro jesteśmy przy Anglikach, to chciałbym ci pokazać, bo też policzyliśmy liczbę wrzutek Anglików w sumie, bo ich było rzeczywiście bardzo dużo. Całe mnóstwo. Anglicy oddali w sumie 36 strzałów, 26 rzutów rożnych, 4 razy piłka była wybijana sprzed linii bramkowej, raz odbiła się od poprzeczki, raz się odbiła od słupka, a tych wrzutek było tyle. W pierwszej części meczu 13 z prawej strony, 16 z lewej flanki, w drugiej części meczu 14 z prawej i 7 z lewej strony, bo ta lewa strona już w drugiej części meczu wyglądała słabiej. Tam często grał Chivers, który był chyba jedynym zawodnikiem, który tak naprawdę bardzo, bardzo rozczarował w dobrze grającej reprezentacji Anglii. Dobrze grał. Chivers, czyli zawodnik grający z numerem 9, zagrał słabo. I chcę wam powiedzieć, że znalazłem późniejszą pomeczową wypowiedź Bobiego Moora, który siedział na ławce rezerwowych za plecami Alfa Ramseya na Wembley i podobno od już 15-20 minut przed końcem, widząc, co się dzieje na murawie, szeptał do ucha no, swojemu trenerowi, z którym pracował od lat. Zdobywali razem Mistrzostwo Świata, więc myślę, że mógł sobie pozwolić na trochę więcej niż mówił mu, wprowadź zawodnika na lewe skrzydło, wprowadź zawodnika na lewe skrzydło, bo tam nie mamy człowieka, tam się nic nie dzieje. Bobby Moore, Sir Alf Ramsey, początkowo kompletnie ignorował Bobiego Moora, po czym powiedział, że w końcówce najwyżej przerzuci do ataku środkowego obrońcę, czyli Normana Hectora, żeby podwyższyć trochę granie. Jedyna zmiana, jakiej dokonał, jedyna zmiana to wprowadzenie 90 sekund przed końcem spotkania i za to angielscy dziennikarze też przemielili Alfa Ramseya razem z Budą. Było wprowadzenie Kevina Hectora, debiutanta na boisko. To się też wiąże z bardzo ciekawą anegdotą swoją drogą. Alf Ramsey krzyczy, bo już zobaczył, że nie ma czasu.
Kevin, rozbieraj się, wchodzisz. Co zrobił Kevin Keegan? Wstał, bo siedział Kevin Keegan i myślał, że to o niego chodzi. Chodziło o Kevina Hectora, debiutanta. Wiecie, ile jeszcze raz zagrał Kevin Hector, ten zbawca reprezentacji Anglii? Zagrał tylko raz 15 minut w następnym towarzyskim meczu z Włochami. Już nigdy nie zagrał. To świadczy o determinacji narodowej. Ale też jednak jakoś skończyły się chyba Sir Alfowi Ramsayowi pomysły. Być może, jak o tym już powiem na koniec, o tym kontekście pomęczowym, no skończyły mu się po prostu pomysły na grę, że być może gdzieś tam jednak tak nie zawiódł wraz z upływem tego meczu, ale twój bohater. Czy zawiódł taktycznie, czy to naprawdę słabo Polacy interesuje, zagrali dobrze, ponieważ my zaczęliśmy budować mocną reprezentację Polski, mieliśmy już mocną. No i jest człowiek nazywany klaunem przez Klafa, prawda? Na pewno odgryźli sobie język ci, którzy tak Jana Tomaszewskiego nazywali. A to był trener Klaf, to było wielkie nazwisko. Oczywiście, że wielki, tak jest. No, więc pewnie nie przeprosił. Przepraszam go lata potem. I pan Jan Tomaszewski mówił, że się spotkali rzeczywiście. Mój przyjaciel Brian Klaf. Widzieliśmy liczby i to co wyprawił. To jest niesamowite. To jest błąd. To jest pierwsza minuta spotkania. To jest błąd. Pamiętajmy, że Anglików było bardzo dużo przed bramką Jana Tomaszewskiego, a on w początkowej fazie meczu chciał bardzo szybko uruchamiać naszych bocznych obrońców. Taki był pomysł pewnie na ten mecz, żebyśmy ominęli jednym podaniem tą masę naszych rywali. Kilka interwencji. No. Pierwsza klasa. Był wszędzie, tak jak mówię. Poczuł się pewnie Jan Tomaszewski tutaj w roli defensywnego pomocnika. W roli defensywnego, ale trzeba przyznać, że momentami nasi obrońcy byli zdziwieni, co wyprawia nasz bramkarz, bo był wszędzie. Kilka naprawdę niezłych wznowień, kilka niezłych wykopów. Do tego gra w bramce, która charakteryzuje bramkarza wielkiej klasy. Nie ma tu się tutaj pięknie do czego absolutnie przyczepić. Kilka interwencji takich, które jak myliśmy Jerzego Gorgonia, jeśli chodzi o podręcznik gry w ślizgiem, no to pan Jan Tomaszewski, kilka interwencji takich, gdzie okładki, jak być wielkim bramkarzem, absolutnie się nadaje. Nawet jak cokolwiek było nerwowego, nawet jeśli te... To jest fantastyczna interwencja przy strzale Clarka. Nie wiem, czy to nie jest najważniejsza interwencja tego spotkania, ale tych interwencji kilka takich, jak pewne złapanie piłki, dobre wyprowadzenie, miał pan Jan Tomaszewski takich, że absolutnie zasłużył na miano bohatera tego spotkania, człowieka, który miał prawo najszerzej po tym meczu uśmiechnąć się do kibiców. O tym, o czym mówił Robert, też warto wspomnieć o tym, co w ogóle zgranym bloku obronnym, że oni byli doskonale zgrani. Oni przed meczem sobie zdawali sprawę, że oni nie mogą nawet do siebie coś powiedzieć, bo tam jest taki hałas, 100 tysięcy ludzi robi, że oni się muszą na pamięć, oni muszą gestami się porozumiewać, muszą w jakiś inny sposób ustawiać się, ponieważ muszą być tak dobrze zgrani, żeby w ogóle nie używać słów, bo nikt nie będzie słyszał w tym hałasie tych 100 tysięcy ludzi. I rzeczywiście to im wychodziło. Mieliśmy pokazaną, jak Szymanowski wybija piłkę z linii bramkowej, to on tam miał stać. On wiedział, że jak Tomaszewski wyjdzie i jak Tomaszewski ewentualnie nie złapie tej piłki, to ma tam stać na tej linii bramkowej, żeby ewentualnie wybić tę piłkę. Tak, ja mam wrażenie też, zwracaliśmy uwagę na interwencję pana Jana Tomaszewskiego. Jeżeli zwrócilibyśmy to, o czym Rafał mówi, jak zachowują się w tej sytuacji obrońcy, kiedy pan Jan Tomaszewski wychodzi wysoko, tam od razu są trzy kroki do tyłu, czy to Jerzy Gorgoń, czy któryś z naszych następnych zawodników od razu asekuruje naszego bramkarza. Tam na dobrą sprawę miejsca do oddania strzału nie było za dużo. Te dośrodkowania w pewnym sensie, mówiłeś Tomku, że to jest koniec pomysłów Alfa Ramseya. Tam naprawdę nie było którędy się pod polską bramkę przedostać. Bardzo blisko siebie, teraz mówimy, obrona kompaktowa albo pupciami byliśmy w polu karnym. Mieliśmy wynik 1-1, mieliśmy sytuacje bramkowe, niech oni się martwią, łatwiej nam było skontrować. Sam pomysł na ten mecz był dokładnie taki, jak przedstawiliśmy. Słuchaj, zanim jeszcze pokażesz bramki, bo teraz jak rozumiem, jest ten ostatni element, czyli same gole, to jeszcze tylko zostańmy przed Janie Tomaszewskim i tej jego pierwszej jednak nieszczęsnej interwencji, kiedy wypuścił sobie piłkę, został kopnięty przez Alana Clarka. Wszedł w biegu doktor Garlicki i opatrywał go dość długo. Tomaszewski nie zszedł z boiska, bronił do końca, ale zdaje się, że trafił potem z ręką w gipsie. On po przylocie do Polski. Tak, trafił z ręką w gipsie i nawet jeżeli później już po meczu, to też może wspominamy, jak drużyna poszła w miasto świętować, to Tomaszewski siedział w hotelu, bo z bolącą ręką, bo tutaj mu tą rękę zamroził, bo nic nie czuł, ale później to się wszystko odezwało i w hotelu siedział biedny, cierpiał z tą ręką. Natomiast koledzy powiedzieli mi tak, Jasiu, dobrze, że cię kopnął, bo się budziłeś, bo na początku był bardzo niepewny, że nie wiedział i to jak go kopnął, to go trochę pobudził. On nawet nie zdążył być niepewny, bo to była pierwsza interwencja w meczu, pierwsza minuta. Ale też się zastanawiam, widzieliście rozgrzewkę przed tym meczem? Widziałem, tak. Bo tam naprawdę, to jeśli chodzi o życie i o witalność pana Jana Tomaszewskiego, no kapitan, ogóle, nie trzeba odżywek, wystarczy obejrzeć tą rozgrzewkę. Ale to jest bardzo ciekawe, bo to były też, znowu, czasy się bardzo zmieniły. Hymny zawodnicy jednej i drugiej drużyny słuchali stojąc twarzami do siebie, to jest w ogóle ciekawe.
sprawę, wzdłuż linii środkowej boiska, a potem z kilkunastoma piłkami jeszcze odbywała się rozgrzewka, taka dogrzewka na dwóch połowach. Zastanawiamy się, co się zmieniło. W przypadku Jana Tomaszewskiego ten przepis, że można było podać do bramkarza, złapać piłkę, zyskać troszkę czasu, na pewno przestrzeń między zawodnikami była duża, czyli czy wybicie piłki z piątki. Widzimy, teraz nie ma takiej sytuacji, że kopiemy długie podanie. Nie wiem, 80% zespoły starają się rozegrać, ponieważ no, zresztą widać było to na Wembley. Niewiele tych piłek kopniętych bezpośrednio do napastników byliśmy w stanie utrzymać. Liczyliśmy na jedną, może dwie. Więcej pożytku mieliśmy z rozegrania akcji bokiem albo z podania Kazimierza Dejny. Natomiast to robiliśmy. Liczyliśmy na błąd Anglików. Teraz futbol zmienił się o tyle, że zdają sobie trenerzy sprawę z tego, że posiadanie piłki gwarantuje jakość akcji, zapraszają do siebie rywala i potrafią tą piłką się posługiwać. Ale bardzo daleki jestem od stwierdzenia, że kiedyś to się stało, kiedyś można było się rozejrzeć, było dużo miejsca. Zobaczmy, jak wyglądała boiskowa walka. Czyli jak kozacy w piłkę grali, jest... Byli krymscy kozacy, zaporożcy, tu są kozacy pana Kazimierza Górskiego. O panach piłkarzach. Nawet nie wiem, czy macie to takie samo odczucie, że wyszli faceci pograć w piłkę. Oczywiście. Nie chłopcy, tylko wyszli faceci. Dali sobie twarde warunki, nikt nie płakał, nikt nie pękał. Jeden wylądował później w gipsie, a bronił z bólem 90 minut. Najsłynniejsze bramki być może w historii polskiej piłki, to teraz dla ciebie. Najsłynniejsza i ta cieszynka, którą ja jeszcze później, nie wiem, jak graliście w piłkę na podwórku, strzelał ktoś bramkę. To też leciałeś jak Tomaszki? Oczywiście, że tak. Bardzo poważny tutaj będzie błąd Normana Huntera, środkowego obrońcy, który Ale który kapitalna praca Henryka Kasperczaka. Najpierw odbiór, później doskonałe podanie. Zresztą to będzie akcja, w której mieliśmy dwa bardzo dobre odbiory. I teraz tutaj wygrana przebitka po raz kolejny i zobaczmy dystans. Grzegorz Lato słynął z tego, z dużej dynamiki w poruszaniu się z piłką i daliśmy Grzegorzowi Lacie dwie, nawet trzy opcje, bo tam za plecy mógł jeszcze nasz zawodnik zbiec. Zaabsorbowaliśmy dwóch stoperów, kapitalne podłączenie się do akcji ofensywnej. No to nawet jest Jana Hughes, to jest lewy obrońca Hughes, który asekurował właśnie Huntera, który stracił piłkę na środku. Dokładnie, tak jak mówiliśmy o tych ustawieniach. Szczęśliwe podanie, szczęśliwy strzał, ale daliśmy bramkarzowi popełnić błąd. Jak pan Jan Tomaszewski sam zauważył, miał prawo, był nierozgrzany, ale to nie jest nasze zmartwienie. My zdobyliśmy bardzo ważną bramkę i obejrzyjmy sobie tą radość, bo przy okazji piłka to przede wszystkim emocje. Słowa przyszła, naszła, zeszła, weszła, nigdy nie padły chyba. Tak jest, to jak zwykle. Tak jak dziennikarze pompowali Anglików przed meczem, to ale to już Tomek będzie wiedział więcej. Powie o mechanizmach dziennikarskich. Ja nic nie wiem. No, warto sobie uświadomić, że tego Jana Domarskiego tak naprawdę by na tym Wembley nie było. Gdyby nie kontuzja Lubańskiego, tak to by tego człowieka w ogóle nie było na Wembley. Także też szczęście, przypadek też w swoją rolę odgrywa w piłce. Ale na to szczęście, jak widzicie, trzeba być przygotowanym. Gdyby nie podjął decyzji, gdybyśmy nie wyprowadzili ataku, których mieliśmy, pokazywaliśmy wcześniej przynajmniej 3-4 identyczne, bliźniacze akcje po odbiorze piłki. No i ten wynik, który pojawił się na chwilę i chyba i ten zegar, nas, troszkę nas uspokoił. No i tutaj rzut karny i jedyna sytuacja, kiedy mieliśmy pretensje do arbitra, zobaczmy, no uniesione ręce wszystkich Polaków. Jan Tomaszewski odda piłkę i już ustawia się w bramce. Ale to jest jedyna taka sytuacja w meczu, gdzie arbiter nie dopuścił decyzji. Piłkarze wszyscy rwali sobie długie loki, bo taka była moda. Peter Shilton zaraz będzie, który nie będzie oglądał tego. Tak, jest, nie będzie patrzył na bramkę. To uchwała Adama musiała na tym jedynym mistrzu świata z 66 roku na Martinie. I też mógłby się, pewnie przy warze też byśmy się zastanawiali. No wiesz, tam chyba było jednak odepchnięcie, ale patrząc na ten mecz, w jaki sposób sędzia pozwolił grać, to taki, no jak na ten mecz, to bardzo miękki faul. To prawda. Bardzo pewnie strzelony. Bo wysoko postawił tę poprzeczkę do fauli. Bardzo dał pograć, no i tym faulem troszkę chyba odszedł od tego swojego obrazu pozwalającego na twardą obrazek. To również w wywiadach Jan Tomaszewski mówił, że na tyle był wkurzony na kolegów, że nie chciał nawet oglądać rzutu karnego, tak, który kopią, bo tych sytuacji Anglicy rzeczywiście stworzyli sobie. Ale w tym też trzeba sporo. Chyba też podkreślić rolę Alana Clarka. Ten rzut karny był bardzo pewnie wykonany. Widać było, że rzeczywiście miał przez niesamowita presja, niesamowity, przegrywali 0-1 i podszedł i pewnie strzelił. Tomaszewski też go powiedział, że bardzo pewna jedenastka, nie miał żadnych szans tutaj. A wiemy, że potrafi bronić. A potem broni karny. No raczej. Alan Clark, gol na 1-1 i więcej już się nic nie zdarzyło nie w tym meczu? Alan Clark do tej pory niezawodny? Alan Clark do tej pory strzelał wszystkie rzuty karne. Tak, taka prawda. Ale generalnie naprawdę przyjemnie się ten mecz oglądało. Nie zabierzemy emocji, bo nawet teraz oglądając, wiedząc co ten mecz dawał reprezentacji Polski, patrząc na obraz tego spotkania, nie ma się czego wstydzić. Sporo emocji, sporo walki, sporo szczęścia, ale
takie mecze kreują wielkie indywidualności, a w reprezentacji Polski za chwilę takich piłkarzy mieliśmy i mieliśmy wielką reprezentację Polski. Słuchajcie, tylko jeszcze powiem, że w 78 roku Kazimierz Dejna spotkał się z dwoma zawodnikami z tej angielskiej drużyny w jednym zespole, bo właśnie wtedy wyjechał do Manchesteru City. To nie był dla niego udany wyjazd, chociaż dzisiaj życzyłbym sobie Polaka, który w jednym sezonie angielskiej Premier League strzela 6 bramek, a tyle strzelił w tamtym sezonie Kazimierz Dejna, ale grał w jednej drużynie z Colinem Bellem, czyli z tym chyba najlepszym Anglikiem w tym meczu. I to jest też Colin Bell, to ten blond włosy zawodnik z czwórką na plecach. To jest też piłkarz, który grał przeciwko Gorgoniowi Lubańskiemu w finale Pucharu Zdobywców Pucharu w 70 roku Manchester City, Górnik Zabrze. Mick Shannon i Colin Bell to byli ci dwaj piłkarze z Wembley, którymi potem pograł Kazimierz Dejna. Pewnie sobie nie pogadali trochę o tym meczu, bo Kazimierz Dejna chyba po angielsku to tak. To fluent to tak może nie bardzo, ale rzeczywiście emocje były niesamowite tam, bo też warto przypomnieć to, co się stało z Kazimierzem Górskim, bo Kazimierz Górski ostatnich minut tego meczu w ogóle nie widział. Chyba to był jedyny przypadek w historii, w karierze trenerskiej Kazimierza Górskiego, że nie wytrzymał nerwowo i zaczął iść w stronę szatni, dlatego że już nie mógł tego patrzeć i nie widział tych ostatnich sytuacji, gdzie tam były dantejskie sceny pod naszą bramkę, kiedy musiał wybijał piłkę Bulzacki. Tego już nie widział. Powiedział, że po raz pierwszy mu się to zdarzyło, jedyny. A to ja ci powiem w takim razie, że to bardzo dobrze, że o tym mówisz, dlatego że wymyśliliśmy sobie, że wymyśliliśmy mu je w liczbie mnogiej ja i moja dwunastnica, tak, nas 13 było. Wymyśliliśmy sobie, że jednym z elementów, jak Kozacy w piłkę grali, będzie zawsze rozmowa z jednym z bohaterów tamtego spotkania z 73 roku i tym razem wybraliśmy się do niezawodnego, twardy dysk zamiast mózgu, Andrzej Strejlał. On pamięta każdą akcję, mógłby tego nie oglądać i już teraz zapraszam was na rozmowę, na fragment rozmowy Leszka Milewskiego, który zawsze te rozmowy będzie przeprowadzać właśnie z panem trenerem Andrzejem Strejlałem. To będzie tylko fragment tej rozmowy, bo w najbliższych dniach pokażemy wam ten wywiad z Andrzejem Strejlałem, te jego wspomnienia w formie bonusu do Jak Kozacy w piłkę grają już w całości. Ale teraz posłuchajcie, bo on też opowie o tym, dlaczego Kazimierz Górski wymyślił sobie i dlaczego zszedł do szatni. Posłuchajcie. Tu obronił wspaniale to, wspaniałe. Górski sobie zażyczył, że mimo banku informacji, który prowadził wtedy Jacek Włoch, on sobie zażyczył w tym momencie, musisz tam jechać na ten mecz Anglia-Austria na bieżącą informację, co oni w tej chwili sobą reprezentują, plus to, co w tej chwili już jest zebrane przez Gmocha. No i byłem na tym meczu Anglia-Austria, mecz fenomenalny, jeżeli chodzi o poziom 7-0. To niech pan sprawdzi w skórnikach. To jest coś niespotykanego. Poziom szybko, ale no dynamika gry. Skala tego wszystkiego, prawda, jaka szansa przed nimi, prawda, jest na tego następnego dnia, że remis nam daje awans. I Clark go zaatakował i potem jest przerwa w grze. On melduje, że chce pomocy. Być może, że mu Garlicki przed coś dał, nie pamiętam dokładnie w tej chwili. Ale trenerze, trenera słowa w książce z Jurkiem Chromikiem napisanej, że trenerowi przed tym meczem samemu się nie mieściło w głowie, że możemy wyjść stamtąd wynik. Takie słowa padają do słowa. Nie, zgadza się, bo opcja była taka, bo no, musimy prześledzić, ile ta Anglia przegrała meczy na własnym boisku. Także jest na to jakieś logiczne zdanie i siła i gry. Jakby na to nie popatrzeć. I to jest obrona fenomenalna. Fenomenalna obrona. Janek też metamorfozę przeszedł i zrozumiał. Został legendą po tym meczu. Wspaniale bronił, ale wszyscy bronili doskonale, bo umówmy się, to myśmy byli cały czas w obronie i myśmy byli zmuszeni do tej obrony znakomitą grą Anglików. Oni naprawdę grali dobry mecz, ale czas im uciekał. Funkcja czasu była decydująca w tym meczu, ważniejsza nawet niż same umiejętności, bo pośpiech decydował o wszystkich ich działaniach na boisku. Ja piję do czegoś innego. Mówi się, że dobry bramkarz musi mieć jednak też szczęście. I jak to pan szczęście miał. Nawet to, co teraz trener powiedział. Ja wiem, tak. No zgadza się. Ta linia gra prawie z bramkarzem, jesteśmy polu karnym. Świetnie, znowu Janek, doskonale Janek, ale jednak doszli do pozycji strzałowej. Ktoś powiedział, ja wolę bramkarza szczęśliwego niż dobrego. Co to No nie, jednak suma umiejętności jednak decyduje, bo zawsze mówimy, co to jest reprezentacja narodowa. Jest to suma umiejętności poszczególnych zawodników, którą trener scala i której proponuje swoją, prawda, wizję gry. I w zasadzie zawodnicy, jeżeli tą wizję akceptują, to jest szansa stworzenia bardzo silnego, mądrego zespołu.
Piękna akcja. Był bardzo bramkoszczelny w Stali Mielec też, to był świetny strzelec, tak, doskonale. Clark. Nie do obrony bramka. Nawet gdyby tam stał, to by też nie zdążył podnieść ręki. Prawda, że trener Górski nie obejrzał końcówki tego meczu? Nie, on wstawał, bo był zdenerwowany z ławki, bo to myśmy dowiedzieli z góry, i zaczął iść w kierunku szatni, ale nie. To nie dlatego, że on był tak zdenerwowany tylko. Na pewno był podenerwowany. To był sygnał dla zawodników, że jest koniec meczu. To jest dodatkowa adrenalina. Zostało jeszcze parę sekund. Tak pan musi to odebrać. Odwrotnie właśnie. Był bankiet na 600 osób przewidziany już. Najprawdopodobniej, bo nas też była euforia, najprawdopodobniej myśmy zostali zaproszeni w zastępstwie, że Anglicy nie przyszli, bo nie sądzę, żeby nas zaproszono, bo w imię czego i dlaczego, prawda? Młodzież ma swoje prawa i o odpowiedniej godzinie idzie już spać, prawda? Nawet w Anglii. Także sądzę, że no, to był szok dla nich i te wszystkie, ale z tym, że imponujące zachowanie, więc znowu, bo to już jest zderzenie dwóch jakby opcji kulturowych, które Anglicy wykazali. Tu krzyczeli na naszych zawodników zwierzęta i tak dalej. Natomiast to jest tak przeraźliwie, nagle się zrobiło cisza, kiedy nasi zawodnicy skaczą do siebie, gratulują sobie, cała ławka rezerwowych biega na boisko, dziennikarze, a tam jest cisza i nagle ci ludzie zaczynają śpiewać hymn angielski. Stadion. Mimo, że to jest koniec świata, wszystkie artykuły pracują, bo tak rzeczywiście opisywała media i tak dalej. No, muszę, dlatego powiedziałem przed sekundą, bo może było to niezrozumiałe, o tych dwóch opcjach kulturowych. Tu nas traktują jak zwierzęta, nas wymyśleli, a tu jednocześnie ci ludzie wspaniale się zachowują, podtrzymują. Nie powiem, że dziękują, ale utożsamiają się z tą drużyną, tak to rozumiem, śpiewając własny hymn angielski. Wówczas polska reprezentacja podczas eliminacji była postrzegana jako brutale. Mówiliśmy, 60 fauli z Walią. Anglicy przedstawiali nas jako tych, co łamią kości, a później no, graliśmy najpiękniejszą piłkę na mundialu. No tak, ale... To była niezwykła metamorfoza. Moim zdaniem tutaj decyzję, bo pan to zawarł w swoim innym zupełnie pytaniu troszkę wcześniej. Walia, przecież nie będę się pływał znowu na Adama Mickiewicza łebkiem, tak? Dzieckiem w kolebce, kto łeb pływał chytrze. Na agresję wtedy, bo tak była Anglicy, Polacy odpowiedzieli agresją, o której ja nie mogę mówić, bo nie byłem, bo byłem na Wembley w tym czasie, na Anglii, Austria. I ten mecz był bardzo agresywny ze strony naszej drużyny. Przestawiona została mentalnie, była przygotowana. Przypomniano im ze względów psychologicznych te fakty z Walii, jeszcze pamiętali dokładnie, że i dzisiaj taka jest piłka nożna. Tak jak żeśmy rozmawiali zresztą cały czas, czy w czasie tego meczu, no dawno nie zmusił nikt reprezentacji Polski do tak głębokiej obrony. Bo zawsze się mówiło, formacja obronna to grała, tak? Druga linia tak występowała, napastnicy, współdziałanie, a tutaj wszyscy musieliśmy grać w obronie. Ten gol, którego teraz widzieliście w trakcie rozmowy, ten gol Mika Channona, kiedy on się złapał za głowę, spokojnie, nie przegraliśmy 1-2, nie oszukujemy was, ten gol nie został uznany, wcześniej Clark przyjmował sobie piłkę ręką, ta bramka słusznie, nie pamiętam już czy lewą czy prawą, ale ta bramka słusznie nie została uznana. Co ja chciałbym powiedzieć, że mecz Polska-Walia, rzeczony mecz Polska-Walia, to jest oczywiście też spotkanie, które można obejrzeć w bibliotece polskiego PZPN. Oczywiście można skonfrontować to, co powiedział trener Strzelał, rzeczywiście była to kopanina, bardzo mecz twardych mężczyzn, silnych, którzy najpierw walili w kości, dopiero później patrzyli, czy ktoś tam żyje. Czy no to króciutki dżingielek tej Biblioteki Polskiego Związku Piłki Nożnej, bo to jest naprawdę, powiem ci tak, w czasach pandemii ta strona wielokrotnie robiła mi dzień. Króciutki dżingielek. Proszę. Biblioteka Polskiego Związku Piłki Nożnej, zaglądajcie, bo naprawdę warto sobie wszystkie te mecze przypomnieć. Zobaczmy sobie statystyki podsumowujące, taki już pełen ekran, pełnych statystyk meczu Anglia-Polska. Co ty sądzisz na temat tych słów, Robert, teraz trenera Andrzeja Strzelała, a propos trenera Kazimierza Górskiego, że to miał być sygnał dla zespołu? Patrzcie, koniec meczu, już tu się nic nie wydarzy, idę stąd. Nie wiem, czy ktokolwiek na to patrzył, natomiast jeżeli
Tak, założył sobie Kazimierz Górski, pan Kazimierz Górski. No to no kapitalna sprawa dla zawodników. Nie, no ja już wychodzę, no mogę odpalić cygaro i tak, nic nam nie zrobią. To jest fajny komunikat, jeśli tak było, ale myślę, że jednak troszkę nerwów pana Kazimierza ten mecz kosztował i fajnie by było tak, jak mówi trener Strzelał, natomiast pan Kazimierz Górski sam chyba wspominał, że, tak, że tak, nerwów że... go to kosztowało mnóstwo. Natomiast spójrzmy na te statystyki. Mając takie statystyki, podsumowując, no ciężko mieć pretensje do zespołu angielskiego, że czegokolwiek w tym meczu oprócz zdobycia bramki nie zrobi, więc te media, które były takie buńczuczne, a później za chwilę Tomku o tym powiesz, zjadły piłkarzy, no powinny jednak docenić jakość gry zespołu angielskiego. Natomiast po naszej stronie, mimo tej liczby strzałów 1-1, które zbudowało wielką kadrę, a coś o czym powiedział, i trener Andrzej Strzelał, taki mecz, który nie był wybitny, zbudował reprezentację, która rok później była jedną z najlepiej grających w piłkę drużyn na mundialu. Mam nadzieję, że będziemy mieli przyjemność prześledzić któryś ze spotkań z 1974 roku, bo to była piłka nożna, najpiękniejsze czasy do tej polskiej piłki, ogląda 7-4-8-2. Słuchajcie, to zanim Rafał podsumujemy, znowu zamkniemy ten nawias. Mówiliśmy o tym, o kontekście przedmeczowym, teraz powiemy o tym, co się zdarzyło po spotkaniu, ty powiesz ze strony Polaków, ale pozwól, że najpierw właśnie powiem o Anglikach, bo to są ciekawe rzeczy i ciekawe zdarzenia. Serve Alf Ramsey rzeczywiście po meczu został, już przed meczem nie był faworytem angielskich dziennikarzy i oni tylko czekali na taką pomyłkę, oni wręcz już przed meczem sugerowali, że niezależnie od tego, czy Anglia pojedzie na Mistrzostwa Świata w 74, to po tych finałach powinien się z pracą pożegnać. Alf Ramsey poprowadził jeszcze tylko w dwóch meczach drużynę angielską, ale jednak poprowadził, wyobraźcie sobie, w dwóch meczach. W jednym towarzyskim z Włochami, przegranym, to właśnie w tamtym spotkaniu ten Hector nieszczęsny zagrał jeszcze kwadrans sobie. Capello strzelił wreszcie bramkę dla Włochów. I potem jeszcze jedno towarzyskie spotkanie w lutym 74 roku przeciwko Portugalii. Został rozjechany Alf Ramsey na taki jeden tytuł, który znalazłem z pomeczowych relacji. No jest ciężki, ale tytuł był taki: a teraz WOM. Tak napisali Alfowi Ramseyowi, mistrzowi świata z 66 roku, trenerowi, który doprowadził. No, jak wiemy, angielskie brukowce zwłaszcza potrafią być bezwzględne. Sam Sir Alf Ramsey tuż przed mistrzostwami świata w 74 roku był gościem jednej ze stacji telewizyjnych, pewnie BBC, no bo innych, innych raczej nie było. I powiedział tak, takie zdanie: wygrali gorsi, przegrali lepsi. To a propos tego meczu Polaków przeciwko Anglikom w 73 roku. Tytuły, no te najbardziej znane: to koniec świata, żegnaj chwało, człowiek, który zatrzymał Anglię, czy który zastopował Anglię, stopped, to oczywiście o Janie Tomaszewskim, to wtedy to do niego przylgnęło. Anglikom ten mecz stał ością w gardle przez wiele lat. Przed każdym meczem późniejszym Anglików z Polską, Gary Lineker, pozdrawiamy, Scholes, ciebie też, zawsze przypominali nam ten mecz na Wembley z 73 roku. Peter Shilton po spotkaniu powiedział tak o tym golu: chciałem idealnie interweniować. Zamiast zbijać piłkę, chciałem ją złapać i to był mój koszmarny błąd. Dodam wam, że Peter Shilton to jest jeszcze bramkarz, który przetrwał te wszystkie lata późniejszej smuty i kryzysu reprezentacji Anglii, bo Anglicy nie pojechali ani na Mistrzostwa Europy w 76, ani na Mistrzostwa Świata w 78, pojechali w 82, pojechali w 86, tam właśnie Lineker strzelał nam gole, ale Peter Shilton grał w trzech kolejnych dekadach reprezentacji Anglii, bo on grał i w latach 70., 80. i grał w latach 90., bo on był w tej drużynie w 90. roku, która awansowała do półfinału Mistrzostw Świata. Fajny tytuł, który jeszcze znalazłem, to był taki chyba z Evening Standard. Napisali tam tak: nie wincie Ramseya, to piłkarze go rozłożyli. Widocznie jakiś bardziej trzeźwy troszkę komentator. I jeden taki tytuł: doskonała lekcja dla nauczycieli futbolu. To a propos tego, że Anglicy uważali się, że są w ogóle, że grają w piłkę najlepiej z wszystkich innych nacji. No a co tam słychać? A jeszcze tylko ci powiem, że Matt Chivers, czyli ten najsłabszy na boisku Anglik, to był dla niego ostatni występ w drużynie narodowej. Co ciekawe, wszyscy pozostali zawodnicy jeszcze w reprezentacji Anglii sobie grali. Tak, ale były te czasy, kiedy głośniej było już za chwilę o kibicach angielskich, te smutne czasy niż o piłce nożnej angielskiej. Ale nie, no bo zobacz, bo dodatkowo jeszcze, bo skupiamy się na reprezentacji Anglii, przecież całe lata 70.
90. tak smutne dla drużyny narodowej, to przecież były lata wielkich sukcesów angielskich klubów, bo one zdobywały po puchary seryjnie i to wszystkie trzy. Ale też rozpoczęcie tego, że najazd angielskich kibiców kojarzył się z czymś bardzo złym, za chwilę kilka tragedii, więc no, ta piłka angielska schodziła na dalszy plan, a zyskiwała poza sportowe czasy. No a u nas? Przede wszystkim Polacy nie mogli się wydostać ze stadionu, ponieważ jak Anglicy odpadli, nikt się nimi interesował, nikt nie potrafił poprowadzić do wyjścia, więc szukali wyjścia dosyć długo. Zgasili światło. Później miała odbyć się pomeczowa kolacja z udziałem obydwu drużyn. Oczywiście łatwo się domyślać, że Anglicy w ogóle nie przyszli na tą pomeczową kolację. Polacy zjedli sami. Nikogo nie było na sali, tylko oni byli. No, jak mówi pan Andrzej Strejlał, prawdopodobnie ta kolacja miała być dla Anglików, ale... Miała być dla Anglików. Ale zjedliśmy, więc. Powrót do hotelu. Zjedliśmy ich. Powrót do hotelu i oczywiście zawodnicy dostali dyspensę. Mogli wyjść. Polonii nie brakowało, jak mówiliśmy, więc wyszli w miasto tak zwane. Oprócz Jana Tomaszewskiego, ponieważ Jan Tomaszewski cierpiał w pokoju hotelowym w związku z tą ręką. Miał kontuzjowaną rękę, ta blokada już się nie już czy puściła. Ustalono, czy cierpiał sam i czy cierpiał o wodzie? Cierpiał, podobno o wodzie cierpiał. Natomiast opowiadał niesamowitą rzecz. Wychodzi rano, Wychodzi rano z hotelu, widzi kiosk, w kiosku gazety i na każdej z gazet jego twarz. Powiedział, że było to niesamowite uczucie, warte wszystkiego, wszystkich wyrzeczeń, jakie do tej pory miał, że mógł zobaczyć swoją twarz. Natomiast Polacy wcale nie wrócili od razu po meczu do Warszawy, tylko jeszcze grali towarzyski mecz z Irlandią w Dublinie 21 października. Czyli 4 dni później. 4 dni później pojechali do Dublina. Tomaszewski oczywiście nie mógł wystąpić, bo był kontuzjowany. Tam były bodajże 3 czy 4 zmian dokonał Górski. Polacy przegrali 0-1. Oczywiście w Irlandii byli przyjmowani jako bohaterowie, no bo Irlandczycy nie przepadali za Anglikami. W meczu z Irlandią zadebiutował Władysław Żmuda, który ten mecz na Wembley oglądał jeszcze jako reprezentant młodzieżówki, oglądał z trybun. Później w meczu z Irlandią już zagrał. I Polacy wrócili, po 21 października grali mecz z Irlandią i wrócili dopiero 24 do Warszawy. Dlaczego dopiero 24? Podobno 22-23 była jakaś ważna narada partyjna w Warszawie, więc nie bardzo chciano, żeby jak Polacy wrócą, to wszystkie oczy będą skierowane na ich powrót. Więc przetrzymano piłkarzy za granicą, żeby wrócili dopiero 24 października. Wrócili 24 października, na Legii było 15, było uroczyste spotkanie, gdzie szef sportu Bolesław Kapitan wręczył im medale za wybitne osiągnięcia sportowe, gdzie ludność stolicy miała okazję ich przywitać. Dużo ludzi? No, było cały stadion był. W imieniu, też taka ciekawostka, w imieniu młodzieży warszawskiej Polakom dziękował Piotr Norowski, który był wtedy przewodniczącym Związku Młodzieży Socjalistycznej. Natomiast o dziwo w prasie nastroje były w miarę spokojne. Nie było wyważone, dlatego że zauważano to, że Polacy to jeszcze nie jest zespół według nich na finały Mistrzostw Świata, że jeszcze jest sporo luk, że mówiono też o tym, że mieliśmy sporo szczęścia, że ten zespół trzeba jeszcze przebudować, trzeba jeszcze zmieniać, trzeba jeszcze szukać nowych piłkarzy, że na 10 spotkań, nawet Krzysztof Wągrodzki, taki świetny dziennikarz sportowca, napisał taki artykuł, który mówi o tym, że na 10 spotkań myślę, że Anglicy wygraliby 9. Więc oni mieli, było takie poczucie, że to jeszcze nie jest koniec, że mamy drużynę perspektywiczną, waleczną, fajną, ale że jeszcze trzeba pracować, trzeba jeszcze szukać piłkarzy, na finały Mistrzostw Świata ten poziom nie wystarczy. Co ważne, też tak myślał Górski. Górski nie powiedział czegoś, co później powiedział jeden z polskich trenerów, że kończymy już selekcję, tylko on cały czas szukał. Władysław Żmuda chociażby, no, tak, to jest właśnie to. Tak, Władysław Żmuda, Andrzej Szarmach, prawda, którzy doszli. Że cały czas szukał tych piłkarzy i rzeczywiście to dało efekt w 1974 roku, że ta reprezentacja grała jeszcze lepiej, jeszcze nowocześniej niż na Wembley, jeszcze z większym polotem. A to będą na pewno jedne z tych odcinków, jak wspominałeś, które pokażemy Państwu w następnych miesiącach, bo na pewno też sobie wrócimy do meczów reprezentacji Polski w 1974 roku. Jeszcze zobaczą sobie Państwo teraz okładkę przeglądu sportowego, bo warto o tym powiedzieć, tak. Okładkę przeglądu sportowego z następnego dnia. Tak, z następnego Wembley. Dnia, tak, to była okładka, która zresztą, to jest informacja, którą sprzedał Janusz Basałaj, który z przeglądem sportowym był bardzo związany. To była pierwsza w historii okładka przeglądu sportowego jednorodna, poświęcona tylko... Monotematyczna tylko jednemu wydarzeniu. Wymyślił ją Jerzy Zmarzlik, świetny też komentator pięściarstwa, ale również komentator piłkarski. Tak to wyglądało, że była to pierwsza w historii właśnie wymyślona konceptualnie przez Jerzego Zmarzlika okładka. Także można zobaczyć również w Bibliotece Piłkarstwa Polskiego. Słuchajcie, jeżeli, zwłaszcza do was się teraz adresuję, jeżeli nie macie jeszcze dosyć
meczu Anglia-Polska na Wembley, to polecam wam książkę. To są dwa reportaże dziennikarza, który wcale nie był dziennikarzem sportowym i być może tym bardziej to jest warte poczytania. Świetnie mówił po angielsku i on tam dotarł już przed meczem Anglia-Polska na ligowe spotkania pod szatnie. Rozmawiał z Chiversem, po meczu też rozmawiał z Ramsejem. Bardzo ciekawe rzeczy. Pan Wiktor Osiatyński, wielki dziennikarz, już nieżyjący. Ta książka nazywa się Wembley i Wimbledon, bo on również trafił na korty wimbledońskie. To są takie dwa duże reportaże zebrane w całość. Bardzo fajna rzecz. Widzę, że patrzysz łakomie, nie dam ci, bo nie wróci. A czy cokolwiek nie oddałem ci? Znam ten wzrok. Fajna reporterska książka, rzeczywiście właściwie chyba jedyna, tak, ponieważ tak pamiętam, ja też szukałem książek reporterskich, które by mówiły stricte o Wembley. To chyba jest właśnie jedyna, ale bardzo fajna książka dotycząca tego wydarzenia. Natomiast na meczu było sporo osób, poza panem Wiktorem Osiatyńskim było sporo osób. Dzisiaj powszechnie znanych był pan Stefan Friedman i był, gdzie się podziały tamte prywatki, Wojtek Gąsowski. I to jest właśnie kotylion. Dzisiaj już nieznane są takie rzeczy, ale kiedyś to się wpinało, prawda? I się z tym chodziło w klapę marynary. I to jest właśnie kotylion z tego taki spotkania Anglia. Poprzednik szalika kibicowskiego. Natomiast poprawcie mnie, jeżeli tak było lub nie. Ci dżentelmeni angielscy, kilka opowieści o tym czytałem, że polscy kibice to mieli prawda. Problem z wyjściem, że w korytarzach stali angielscy kibice i słysząc język polski można było dostać po prostu w głowę. Stefan Friedman o tym wspomina, że miał też tego problemy. Natomiast jego ratował to, że miał wpięty nie angielski, tylko polski, ale angielski. Dzięki temu nie mówił w ogóle po polsku, nie udawał, że nie zna polskiego i dzięki temu nie dostał manta. Natomiast były takie sytuacje. No to jeszcze też musimy dopytać na przykład Andrzeja Persona, który też na tym meczu był. Zobaczymy, spytamy go, jak on to wspomina. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Pogadaliśmy sobie. Ja myślałem, nie miałem w ogóle pomysłu na ten program, jeśli chodzi o jego czas. W ogóle to jakiś mi się tam pomysł rodził w głowie, ale nie wiedziałem, ile to potrwa. Czy to potrwa bliżej 30 minut, a zdaje się, że mamy godzinę i 15 minut prawie programu, ale mam nadzieję, że wam się podobało i że obejrzeliście to sobie z zainteresowaniem. Jak kozacy w piłkę grają, wrócą wkrótce. Najpierw w formie bonusu meczu na Wembley, bo przypomnę, cała rozmowa Leszka Milewskiego z panem trenerem Andrzejem Strejlałem już za kilka dni na naszej antenie. Mamy już pewne pomysły, nam się rodzą, przychodzą do głowy, które spotkania mogłyby być pokazane później. Powiemy? Możemy chyba powiedzieć. Możemy. Mistrzostwa Świata 82 roku i mecz Polska-Peru. 5-1. I spotkanie, bo dlaczego by nie sięgnąć po reprezentację olimpijską z 92 roku i popatrzeć na przykład na mecz Polska-Włochy 3-0. To słynne spotkanie, gdzie Demetrio Albertini potem mówił, że nie mógł dogonić Polaków z piłką. Tak wygląda koszulka Jerzego Brzęczka. Nie wiem, czy to widać, ale ta koszulka jest, pokażcie, o szerokim planie, bo ta koszulka, Jerzy Brzęczek, Jurek, w czym ty prałeś tą koszulkę, powiedz mi, dlaczego w 90 stopniach? W czym ty prałeś tą koszulkę, bo to, że trener Brzęczek się w nią umieścił, to jest krótka, dopiero. Bardzo mała, przecież selekcjoner reprezentacji Polski aż tak niski nie jest. Ale miałeś to z kaskiem, możemy zrobić z koszulką, kto się zmieści. To się zaczynamy. Możemy, ale już poza anteną. Robert Podoliński, TVP Sport, trener, nasz analityk i nasz kronikarz i odpowiedzialny za całą bibliotekę PZPN. Jeszcze raz gorąco polecam wam, żeby tam zajrzeć, bo właśnie mieliśmy powiedzieć, że na tej stronie biblioteki PZPN, jak sobie tam zrobicie, to się tak ładnie mówi, scroll na sam dół strony, to znajdziecie między innymi fantastyczną rozmowę też nieżyjącego już dziennikarza Tomasza Hopfera, który ma właśnie chyba ten kotylion tutaj w klapie. Tak. I to jest rozmowa z Janem Tomaszewskim. I Stefanem Rzeszotem też już nieżyjącym. Stefanem Rzeszotem, też dziennikarzem, który wtedy chyba komentował ten mecz dla radia, tak? Czy dla przeglądu, czy był wysłannikiem przeglądu sportowego. Był chyba dziennikarzem którejś z gazet był. Tak mi się wydaje. Jest tam również pokazane w części rozmowa Jana Ciszewskiego z Janem Tomarskim na murawie pomeczowej. To jest hit. Musicie to koniecznie obejrzeć sobie te rozmowy, bo kiedyś to się robiło telewizor. Tak, a też siedzą przy takim telewizorze, tylko kasetę wideo opuszczają. No nie wideo, to jeszcze inaczej. To jakieś magnetowidy takie wielkie chyba były, nie pamiętam. Robert Podoliński, dziękuję raz bardzo. Jeszcze. Rafał Byrski, dziękuję to bardzo. Była wielka przyjemność. Oglądajcie, jak kozacy w piłkę grają, wraca na dniach, no może tygodniach. Dzięki.